83 lata temu rozpoczął się wielki marsz nazistowskich Niemiec przez Polskę. Na Westerplatte spadły pierwsze pociski. Kolejne szybko pojawiły się na pozostałym terenie Rzeczypospolitej, a potem kolejnych krajów Europy i świata. Pierwsze bomby spadły na Suwałki 2 września 1939 roku. Tego dnia odnotowano też tutaj pierwsze ofiary wojny. Zaledwie 2 tygodnie później, 17 września, nastąpił atak drugiego mocarstwa. Sowieci zgodnie z sierpniowym paktem Ribbentrop-Mołotow pod koniec drugiej dekady października oddali miasto we władanie III Rzeszy. Wypchnęli ją z miasta 5 lat później. Ale po 23 października 1944 roku już nic nie było takie samo jak przed wrześniem 1939. Mimo to wielu uwierzyło, że koszmar wojny na starym kontynencie już nie wróci. Demony wojny w Europie znów odżyły. Wojna na Ukrainie jest też testem na solidarność świata z Zachodu. Czy wolność, niepodległość, suwerenność zwycięży z ekonomią, ceną ropy, ceną gazu czy zyskami z rosyjskich turystów. To wszystko, co dzieje się teraz w Europie, utwierdza nas w przekonaniu, iż kwestie obronności kraju nie mogą być sprawą drugorzędną. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj oddajemy hołd i składamy wyrazy najgłębszego szacunku wszystkim żołnierzom, wszystkim kombatantom, weteranom walczącym o wolną i niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Na tych frontach ginęli żołnierze, ale zdziesiątkowana została również ludność cywilna. II wojna światowa zbierała żniwo w polskich miastach, wsiach, faszystowskich obozach pracy i obozach koncentracyjnych. Śmierć przeszła przez Europę i świat, zbierając nie setki czy tysiące ludzkich istnień. Były ich dziesiątki milionów. Można przyjąć, że każdego dnia, średnio każdego dnia w okresie II wojny światowej ginęło 30 tysięcy osób. To jest średniej wielkości miasteczko. To nam pokazuje, że w okresie II wojny światowej takich miasteczek na mapie Europy i świata zniknęło 2000. To pokazuje bezmiar, ogrom wojny. To pokazuje, że nie możemy pod hasłem wojna przejść obojętnie. To, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, przypomina nam o tych okrucieństwach II wojny światowej. Trzeba też z całą stanowczością tutaj powiedzieć i wspomnieć, że w stosunku do Polski II wojna światowa nie została rozliczona. Ona nie została rozliczona w tym aspekcie materialnym i nie została rozliczona w tym aspekcie intelektualnym. I czekamy, trzeba powiedzieć, że czekamy na to ostateczne też i rozliczenie, bo to nie może być tak, że Polska tutaj będzie gorzej traktowana jak inne kraje ogarnięte II wojną światową. W wystąpieniu senatora Komorowskiego, podobnie jak w myślach wielu Polaków, pojawiło się nawiązanie do aktualnej sytuacji na Ukrainie. Te obrazy z II wojny światowej są takie same. Podkreślał. To, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, mordowanie ludności cywilnej, gwałty na ludności cywilnej, na dzieciach, wywożenie osób w głąb obcego państwa, te bombardowanie ludności cywilnej, bloków miast, po prostu przywołuje te najgorsze wspomnienia II wojny światowej. Refleksją nad stwierdzeniem, że historia lubi się powtarzać, podzielił się z uczestnikami uroczystości rocznicowych poseł Jarosław Zieliński. Wyciągając naukę z historii, ale jakby też realizując oczywistą potrzebę, musimy dążyć do tego, aby Polska była sama w sobie krajem na tyle silnym, żeby nikomu nie opłacało się nas nigdy zaatakować. Dlatego wzmacniamy polskie siły zbrojne, rozbudowujemy struktury wojskowe, zwiększamy liczebność polskiej armii, wyposażamy ją w nowy sprzęt, nowoczesny sprzęt, uzbrojenie. Chcemy, żeby polskie wojsko dysponowało najlepszym uzbrojeniem, jakie zostało na świecie wyprodukowane.
przy czym dążymy do tego, żeby jak najwięcej tego uzbrojenia było wytwarzanego w Polsce, w naszym przemyśle zbrojeniowym. Ale to, co trzeba, trzeba też zakupić. Uchwaliliśmy niedawno w Sejmie, w polskim parlamencie, ustawę o obronie ojczyzny. Ona daje podstawy organizacyjne, finansowe, stwarza też odpowiedni klimat, daje, powiedziałbym, takie dyrektywy ustawowe do rozbudowy polskiego wojska. Polska armia ma być liczniejsza, ma zwiększyć swoją liczebność co najmniej dwukrotnie, a właściwie jeszcze trochę więcej. Dotyczy to wojsk operacyjnych, także wojsk obrony terytorialnej. Prowadziliśmy nowy rodzaj służby wojskowej, dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, nie przywracając obowiązkowej służby zasadniczej, tylko prowadzając dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową dla chętnych. Pod pomnikiem żołnierzy września tradycyjnie złożono kwiaty, zapalono znicze, zmówiono modlitwę. W godzinach popołudniowych odbyła się również zamknięta projekcja filmu dokumentalnego o niemieckim obozie jenieckim, który znajdował się w czasie II wojny światowej w Suwałkach na terenie dzisiejszego osiedla Północ. Jego produkcję stypendium artystycznym wsparł suwalski samorząd.